Kto mieszka w lasach? Kto kogo zjada? Jakie zasady panują w lesie? Tego i wiele więcej można dowiedzieć się, odwiedzając zajęcznik w Nadleśnictwie Świeradów. Zachęcamy Państwa do zimowych spacerów. Do lasu, nieważne czy to jest Nadleśnictwo Świeradów, czy jakikolwiek inny obszar leśny, warto chodzić cały rok. Bez względu na pogodę, czy deszcz, czy śnieg, czy jest cieplej, czy jest gorąco, w lesie zawsze jest też chłodniej. Teraz mamy już te chłodniejsze okresy, ale warto się ubrać troszkę cieplej i spacerować, bo raz, utrzymujemy wtedy świetną formę fizyczną, możemy się poczuć lepiej, endorfiny, które w związku z aktywnością się wydzielają, ale zieleń i las powoduje, że odpoczywamy, odpoczywamy psychicznie, co w dzisiejszych czasach jest chyba bardzo ważne dla każdego, żebyśmy mogli odskoczyć od tłumów, od tego pędu życia i troszkę zwolnić w lesie, bo las jest trochę wolny, on wolno rośnie, ale co nie znaczy, że nie zachodzą w nim procesy. Będąc w lesie, odwiedzając nas, możecie Państwo zaobserwować też te procesy, jak się on zmienia, co w nim my robimy, żeby był jeszcze lepszy, jak wymieniają się pokolenia w lesie, a już wracając do samego Nadleśnictwa Świeradów, macie Państwo ogromne możliwości skorzystania ze ścieżek biegowych, spacerowych, zresztą ogromna ilość nawet samych ścieżek spacerowych daje Państwu możliwość sprawdzenia się w różnych trudnościach tych ścieżek i w różnych obszarach. Przede wszystkim spacer w lesie czyści głowę. W dzisiejszych czasach, kiedy wszystko pędzi, kiedy mamy wokół siebie tyle hałasu, w lesie mamy ciszę. Teraz jest taki spokój, mamy przełamanie jesieni i zimy i tak naprawdę w lesie się niewiele dzieje. Niektóre zwierzęta kładą się już, powoli się zbierają do snu zimowego, a my możemy się tak naprawdę napawać tym spokojem, który w tym lesie jest. I świeżym powietrzem przede wszystkim. Różnorodność aktywności, którą można zrealizować w Świeradowie, jest ogromna. Od spacerów długodystansowych do schronisk, poprzez właśnie aktywność rowerową. Nie tylko same single tracki, to jest jakieś wow, już mamy tego, tych single tracków mamy dużo, ale dobrze przygotowana sieć dróg w samym Nadleśnictwie daje nam możliwości zwiedzenia różnych innych zakątków, nie tylko tych jednokierunkowych ścieżek. Możemy pobiegać na ścieżkach biegowych, ale ja zachęcam do spacerów, bo o każdej porze tam wydaje się niezbyt wielki wysiłek spokojnego spaceru naprawdę wzmacnia nasze zdrowie, nasze serce i wydłuża nasze życie. To jest jedna kwestia, a druga, że naprawdę potrafimy w tym spacerze odpocząć psychicznie. Największym zagęszczeniem oczywiście jest nasza Góra Zajęcznik. Ona jest bardzo blisko Świeradowa, jest otwarta dla rodzin, bo jest tam też ścieżka edukacyjna, można się wiele dowiedzieć o lesie, albo po prostu troszeczkę głębiej pospacerować w leśnych ścieżkach biegowych. Można pojeździć na single trackach. Jest to fajna góra, przyjazna. Ścieżka przede wszystkim jest bardzo łatwo dostępna, czyli rodziny z dziećmi jak najbardziej z wózkiem nie ma problemu, żeby przejść tę ścieżkę, przewędrować. Kilkanaście przystanków opisujących m.in. zachowania zwierząt, opisujące jakie zwierzęta możemy spotkać w tym lesie, jakie możemy spotkać w Górach Izerskich i na terenie Nadleśnictwa Świeradów. Również Leśnictwa Czerniawa, na którego terenie się znajdujemy. Oprócz tego na tablicach mamy informacje dotyczące samego zagospodarowania leśnego, czyli tego, czym tak naprawdę na co dzień leśnik się zajmuje. Czyli nie tylko kontrolą, ochroną lasu, ale także pozyskaniem drewna. Ścieżki, które są w Świeradowie, są naprawdę bardzo ciekawe. Każda ścieżka ma coś innego. Ta akurat jest tą ścieżką edukacyjną, której bardzo dużo ciekawych zwierząt, roślin, które rosną, które są w Świeradowie. O tej całej historii można dowiedzieć się właśnie z tej ścieżki edukacyjnej. Natomiast jeśli chodzi o spacery, nasz Świeradów jest bardzo zdrowym powietrzem, więc czy to zima, czy to lato, zawsze warto wyjść na spacer po to, żeby dotlenić się,
co bardzo dobrze wpływa na zdrowie, a przede wszystkim na pracę mózgu. Po całym tygodniu pracy nasz mózg musi odpocząć, więc wychodzimy, spacerujemy. Chodzimy, ponieważ jest świeże powietrze. Dzisiaj jest taką piękną pogodę. Warto. Zachęcam wszystkich. Ścieżka edukacyjna przede wszystkim dla dzieci, super sprawa. Jak i też dla dorosłych, bo oczywiście uczymy się całe życie, więc nie ma tutaj przedziału wiekowego. Zajęcznik. To kilkanaście przystanków opisujących zachowania zwierząt oraz specyfikę roślin, które możemy spotkać w Nadleśnictwie Świeradów. Lasy odwiedzają całe rodziny, starsi i młodsi. Tu można znaleźć ukojenie i spokój. Zacznijmy sobie od tego, że przede wszystkim te stanowiska są dostosowane jakby dla każdego. Przede wszystkim dla dzieci, bo to dzieci są jakby najważniejszym elementem tego, żeby tę edukację przyrodniczą, tę edukację leśną przekazywać. Na tym stanowisku możemy dopasować sobie gatunki zwierząt, jak na przykład bocian czarny, do miejsca, gdzie te zwierzęta po prostu zamieszkują. Kim jestem? Cietrzew pasuje do... torfowiska, osa pasuje do gniazda, kronik drukarz pasuje do żerowiska. Nie, toperz browackie, wielki, pasuje do szczeliny skalne. Pierwsza stacja opowiada nam o tym, co możemy w lesie zaobserwować. Akurat w tym miejscu, na tym obrazku mamy, powiedzmy, największy skarb naszego nadleśnictwa, czyli cietrzewia. Jest to ptak, który w skali naszego kraju jest bardzo rzadki, bo jest to... nieco ponad 300 par szacowanych w tym kraju, więc bardzo, bardzo mało. Ptak, który kiedyś był bardzo pospolity, dzisiaj już rzadko spotykany. My jako Nadleśnictwo Świeradów zajmujemy się czynną ochroną tego gatunku. W naszych górach występuje. Ja wiem gdzie, ale nikomu nie zdradzę. Na drugim zdjęciu możemy zaobserwować żerowisko naszego chyba największego wroga, czyli kornika drukarza. To jest taki owad, który... no niestety potrafi doprowadzić do zamierania bardzo dużych połaci lasu i między innymi zadaniem naszym, czyli leśników, jest nadzór lasu po to, żeby takie drzewa zasiedlone przez kornika wyłapywać. No i niestety dla tych drzew usuwać je z lasu, ale pozostałe drzewa dookoła na pewno są z tego powodu zadowolone. Ścieżka powstała około 8, może 10 lat temu. Zmyślę przede wszystkim o tym, że las coraz bardziej się otwiera na społeczeństwo. Zmyślę przede wszystkim o dzieciach, o rodzicach z tymi dzieciaczkami, żeby dzieci zeznały trochę natury i przy okazji czegoś mogły się nauczyć. A z doświadczenia, kiedy tutaj przechodzę koło ścieżki, zwłaszcza kiedy jest piękna pogoda, bardzo wiele rodzin odwiedza to miejsce. Gdzie mieszka pstrąg potokowy? Mieszka w rzekach. Gdzie mieszka żmija zmakrowata? W norach. Nie, żmija mieszka w kamieniach. Gdzie mieszka bób? Borsuk. Nora. Łabędź mieszka bocian. Bocian czarny w gniazdach. Idziemy dalej, chodźcie. Dotarliśmy właśnie do kolejnego stanowiska. Jest to stanowisko zatytułowane Roślina czy zwierzę. Możemy się nauczyć, co jest tak naprawdę czym.
poprzez gatunki ptaków, różnych roślin, owoców, które występują, możemy spotkać w naszych izerskich lasach, nie tylko lasach, w terenach otwartych też. Gatunki ptaków takie jak rudzik czy sikora modra. Każdy słyszał nazwę sikorka albo rudzik, ale nie zawsze potrafi to sobie zgrać jakby z obrazem tego, jak to w rzeczywistości wygląda. I po to są właśnie te urządzenia, które tak naprawdę w bardzo prosty sposób są dostępne dla każdego i w bardzo prosty sposób pokazują nam, co jest w tym lesie czym. Chodźcie, idziemy dalej na spacer. Patrzcie, tam mamy kolejny karmnik. Już trzeci w tym lesie. Mamy kolejną stację edukacji, która nas uczy, który grzyb zabija i którego nie można jeść, a które można jeść. Takie oznacza jadalne, a takie trujące. Ten znów niejadalny. Ten jadalny. Rośliny czy zwierzęta? Bocian czarny. Dzięcioł duży. I wracamy do punktu wyjścia. O, mamy kolejną stację edukacyjną. Dzik, burcuk, lis, sarna, jeleń szlachetny. Tutaj mamy ciekawostki o tych zwierzętach. To jest trop dzika. To jest trop borsuka. To jest trop lisa. A to jest trop sarny. To jest trop jelenia szlachetnego. Już końcówka tej ścieżki. Ostatni przystanek. Zatytułowany Kto kogo zjada, możemy się dowiedzieć o tym na przykład, że kurniki zjadają świerki, że kurniki są zjadane przez ptaki albo przez inne owady, to się bardzo często zdarza. Końcówka zajęcznika to też wiszące budki dla nietoperzy. Staramy się też o takie elementy w lesie dbać. Budki dla nietoperzy, czyli tam widoczna taki drewniany domek z trzema otworami takimi wąskimi na dole. Zimą czy późną jesienią już nietoperzy nie spotkamy. One się chowają gdzieś, idą spać na zimę. Część migruje w ogóle na południe, także dzisiaj już ich niestety nie spotkamy. Na końcu ścieżki na zajęczniku znajduje się modrzewiowa wiata, wybudowana 4 lata temu. Miejsce, w którym możemy sobie na końcu tej naszej wycieczki długiej, bo aż 800-metrowej wycieczki, usiąść, odpocząć. Historycznie w tym miejscu znajdowała się wieża widokowa. Teraz tej wieży no niestety tutaj nie znajdziemy. Za to w dwóch miejscach w leśnictwie Czerniawa znajdują się wieże widokowe. Jedna na Młynicy. Jest to miejsce bardzo łatwo dostępne. Możemy tam dojechać samochodem. A do drugiej wieży no niestety już musimy się troszkę wspiąć. To jest Czerniawska Kopa, ale wieża modrzewiowa, drewniana cała, z pięknym widokiem na góry izerskie i na Pogórze. Ścieżka przebiega przez lasy gospodarcze, czyli lasy takie, które są tak naprawdę użytkowane cały czas. I to jest nasze główne zadanie jako leśników. O tym warto wspomnieć i warto zwrócić uwagę, przebywając na tej ścieżce. Nie każdy zauważa to, co widzi leśnik na co dzień. My widzimy las jako dorosłe drzewa, które szumią sobie nad nami, a leśnik tak naprawdę dba o to, żeby ten las był cały czas. Co mam na myśli, mówiąc cały czas? Żeby to młode pokolenie jakby tworzyło ten las w kolejnych latach nadchodzących. To, co widzimy za moimi plecami, młode świerki, młode buki, to są drzewka, które naturalnie sobie wyrosły. Zostały zasiane przez starsze drzewa. My, jako leśnicy, troszeczkę przecięliśmy ten las, żeby dostarczyć więcej światła tym drzewkom i one, korzystając z okazji, korzystając z tego, że miały miejsce, gdzie wyrastać, tworzą nowe pokolenie lasu. I to jest dla leśnika chyba najważniejszy element w jego pracy, czyli to, żeby ten las trwał cały czas. To młode pokolenie to jest coś, co pozostanie dla naszych dzieci i dla dzieci ich dzieci, naszych wnuków, prawnuków. To jest clue pracy leśnika.
W lesie można zrelaksować się także w taki sposób. To już Nadleśnictwo Szklarska Poręba. Tak spodobał nam się spacer po lasach, że udaliśmy się na kolejny. Tym razem z naszą kamerą odwiedziliśmy Leśny Bank Genów Kostrzyca. Zapraszam Państwa dzisiaj na spacer po Leśnym Arboretum, podczas którego pokażę Wam kilka ciekawostek. Nasze Arboretum przy Leśnym Banku Genów Kostrzyca zostało założone w 1997 roku. Obecnie zajmuje 15 hektarów, na których mamy 5000 roślin posadzonych, reprezentujących 700 gatunków i podgatunków tych roślin. Arboretum podzielone jest na trzy części: część zachowawcza, część leśna i część botaniczna. Część zachowawczą reprezentują nasze dwa archiwa klonów: Archiwum Klonów Cisa Pospolitego i Jarzębu Brekinia. W części leśnej możemy zobaczyć kolekcję drzew reprezentujących gatunki występujące w naszych lasach. A część botaniczna są to kolekcje botaniczne roślin z różnych kontynentów świata. W Leśnym Banku Genów Kostrzyca przechowujemy nasiona najcenniejszych drzew i krzewów polskich lasów, a w Arboretum możemy zobaczyć te gatunki na żywo. Mamy w tym roku wczesną i taką już mroźną zimę. Chciałbym Wam właśnie pokazać, jak niektóre rośliny zachowują się zimą, co wokół nich robimy. No i takich ciekawostek, jak się przebarwiają, jak wyglądają, a niektóre nawet już zaczynają kwitnąć. Niektóre nasze rośliny pochodzą z nie naszego regionu, z nie naszego klimatu i na zimę wymagają osłon, tak więc późną jesienią budujemy nad nimi specjalne stelaże, osłaniamy je agrowłókniną, żeby właśnie w takie dni jak dzisiaj przymrozki były ochronione przed tymi właśnie przed tym zimnem. I przed nami mamy właśnie pierwszą, właśnie taką naszą cenną roślinę. Jest to dąb gontowy, który pochodzi z Ameryki Północnej, nie jest przystosowany do naszych warunków klimatycznych i na zimę musimy go osłaniać. W Arboretum mamy mnóstwo ciekawych roślin. Właśnie znajdujemy się przed jedną z takich. Jest to kalina wonna, która, proszę zobaczyć, już zaczyna rozwijać swoje pąki kwiatowe, pomimo że dopiero zima się zaczyna. Mikrobiota syberyjska, która właśnie zimą z koloru intensywnie zielonego staje się brązowo-pomarańczowa. A teraz pokażę Wam roślinę, która właśnie zimą zmienia swój wygląd. Piękno niektórych roślin uwidacznia się dopiero zimową porą, gdy liście opadną, a pozostaną przebarwione pędy. W tym wypadku jest to dereń biały, właśnie z ładnie wybarwionymi czerwonymi pędami. Na terenie naszego arboretum znajdują się tablice informacyjne. Przy każdej z roślin znajduje się opis danej rośliny, skąd pochodzi, okres kwitnienia. Na terenie mamy też ścieżki edukacyjne, ścieżki zmysłów. Przez cały rok prowadzimy edukację leśną w naszym arboretum. Możemy nauczyć się rozpoznawać gatunki, zobaczyć wygląd, pokrój roślin. Cza czerna, sosna pospolita, świerk pospolity. W arboretum możemy dowiedzieć się między innymi, jakie gatunki drzew rosną w naszych lasach.
Arboretum jest dobrym miejscem dla ludzi, którzy chcą się dowiedzieć więcej o drzewach i o roślinach. Zima to dobry czas, żeby wybrać się do lasu i poszukać tropów zwierząt. U nas w Arboretum również możecie spotkać takie tropy. W rozpoznawaniu pomoże Wam taki oto klucz dostępny na stronach Lasów Państwowych. Możemy w lesie pobawić się w detektywów i za pomocą takich identyfikatorów rozpoznać, jaka zwierzyna przechodziła przed nami. Zimą często odwiedza nas wydra w poszukiwaniu pożywienia. Widać łapy przednie, tylne oraz pomiędzy ciągnący się za nią ogon. Zapraszam Was na zimowy spacer po naszym leśnym arboretum. Zachęcamy Państwa do zimowych spacerów w każdym zakątku Polski, o każdej porze roku. Projekt pod nazwą Zrównoważony Rozwój został zrealizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.